Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w odcinku bonusowym z gry Zagrajmy w Gothic 3 z tej serii. Jest to już ostatni odcinek z Gothica 3, właśnie w formie takiej bonusowej. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym się zająć zadaniem Where is Guru, inaczej gdzie jest Guru po prostu. Jest to zadanie, które powstało powstało, bo mogło. Nie no, żartuję. Powstało, ponieważ był taki popularny błąd właśnie w Gothicu, który jak wywala Gothica, to właśnie pojawia się ten komunikat Access Violation i czasami jest też nazywany właśnie Where is the Guru. Więc no tak to wygląda. A wy przepraszam, co tu robicie, panowie? Nauczysz mnie walki? Nie, dobra, nie będę się o to pytać. Przeniosłam się do ruin Al-Shedim, ponieważ stąd będzie nam najwygodniej udać się na wysepkę, która będzie skrywała tajemniczą skrzynię, którą już widzieliśmy, ale ja specjalnie nie zaczynałam tego zadania, ponieważ właśnie chciałam je zostawić na taki kompletnie inny odcinek. Może nawet uda nam się jeszcze z czymś dzisiaj tutaj zawalczyć w tych ruinach, chociaż bym się raczej tego nie spodziewała. Ale wiecie, zawsze warto pomarzyć o takich sprawach, więc tak, no tak to się wszystko prezentuje. Ja już źle biegnę oczywiście. Spokojnie, damy radę. Tak, no i co? Jest to właśnie bonusowy film. Zrobiłam ankietę na karcie społeczności na YouTubie i wynika z tego fakt, że jesteście chętni, żeby kolejną serią był Zmierzch Bogów od razu. Bardzo mnie to zaskoczyło, nie powiem, że nie, ponieważ się nie spodziewałam takiego obrotu spraw. Spodziewałabym się prędzej, że no inna seria będzie przodowała. Chociaż, no wiecie, to jest na razie jeden dzień ankiety. Jak dzisiaj rano sprawdzałam, to było 19 głosów, z czego na, można powiedzieć, podium jest właśnie Gothic 3 Zmierzch Bogów, to on wygrywa. Ale jest też Risen 1 i tutaj jestem bardzo zadowolona z was, bo szczerze mówiąc, do Risena też się przykładałam i ja już sama osobiście przechodziłam Risena kiedyś. W ogóle lubię serię Risen, może z wyjątkiem trójki, bo dla mnie trójka jest zrąbana, jest bez sensu. Niby nazywa się Władcy Tytanów, a szczerze tam tych tytanów nie ma wcale. W sensie, no nie wiem, jest tytan taki jakiejś nieśmiertelności pod koniec gry, zakończenie jest do wywalenia. Nie spodziewam się, że będą tutaj topielce. Ale tak, no nie ma, myślę, co się też jakoś bardzo rozczulać, ale fajnie by było w sumie Risena tutaj pocisnąć na kanale. Dobrze, uszkodzoną skrzynię mamy. A w niej mamy klucz z brązu, klucz guru 1 oraz dziedzictwo dziadunia 1, nasza historia. Po zamknięciu się skrzyni pojawia się przywódca niczego. Jest zwykłym goblinem, który ma przy sobie 500 sztuk złota. A my, moi drodzy, przeczytajmy sobie ten dziennik. Dziedzictwo dziadunia 1, pojawia nam się quest, gdzie jest guru. Księga pierwsza. Okej, moi drodzy, musiałam zrobić pauzę. Zaczniemy czytać dopiero teraz, bo przez to, że mieszkam w mieście, to już kurde kolejny raz jak nagrywam karetkę słychać w tle. Nie mam pytań. Także przeczytajmy. Dziedzictwo dziadunia, księga pierwsza. Gdy dotarła do nas wieść o śmierci dziadunia, ogarnął nas smutek i żal. Jego dzieło nie było dokończone, a przecież świat miał się stać lepszy. Opuszczeni czekaliśmy na wojownika, który mógłby nakierować nas na właściwą ścieżkę. Dokończenia dzieła dziadunia. I tak też się stało. Jeden z braci rozpoczął kontynuować jego dzieło. Pełen zapału postawił pierwsze kroki na ścieżce dziadunia. Wśród pozostałych braci, włączając i mnie, panowała niepewność. Jednak zdecydowaliśmy się podążyć tą nowo otwartą ścieżką. Męcząca droga, kamienista droga, pełna zawiści i pułapek. Gdy odjeżdżaliśmy, tylko nieliczni machali nam na pożegnanie. Co gorsza, część nawet próbowała nam przeszkodzić. Nasza wyprawa nie zaczęła się pod szczęśliwą gwiazdą. I tak wyruszyliśmy ze zbyt dużym obciążeniem wprost do nieznanych krain. Nikt z nas nie mógł powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się niebezpieczeństw. Podążyliśmy za znakami, które poprowadziły nas w ciemność. Gdzież on jest? Czy odpoczywa na szlakach
Nie wiem, co tutaj pisze. Dopowiedzcie sobie. A może ukrywa się w labiryncie łańcuchów górskich Nordmaru? Dobrze, no mamy to. Mamy pierwszą księgę. Idziemy więc od razu po drugą. I mamy też klucz właśnie do kolejnej skrzyni. Kolejna skrzynia jest w Bradze. I tam już byliśmy też w tej jaskini. Tak, byliśmy w tej jaskini. Tam były ogry dwa. Tutaj po drodze jeszcze powinni być jacyś przeciwnicy. W sumie możemy się ich pozbyć, bo dlaczego by nie? Tylko już nie będę z nich oczywiście nic zbierać. No, ale jak widzicie, tych przeciwników jeszcze trochę tu jest. Dobra, pełne skupienie. No dawaj, no kurde, Leno. Do widzenia. Jeszcze jakieś pojedyncze tam punkty doświadczenia, te sprawy. No, no i tutaj jest dziura, której chyba... No ja nie wiem, nie da się tego przeoczyć. Po prostu. Bardzo fajne miejsce. W sumie bardzo mi się podoba ta jaskinia. I mamy kolejną skrzynię. Zreperowaną skrzynię. A w niej klucz guru 2 oraz odejdź. I pojawiają się trzy gobliniarskie zadymiarze. Zaraz się im przyjrzymy dokładniej. Pierwszy z nich, księgogromca, ma przy sobie łzy Adanosa, które oddają nam po 100% wszystkiego. Włochacz ma przy sobie pigułkę szczęścia. Nie zawsze wychodzi. I fanatyczne zwierzę, 1000 sztuk złota. Piękna i szczero złota. Dobrze, no. Pigułkę szczęścia od razu możemy zażyć, bo dlaczego by nie? Tak w sumie. Więc weźmy ją sobie. Doda nam plus 1. Fajnie. Możemy zrobić kolejny zapis i możemy przeczytać książkę. Dziedzictwo Dziadunia 2. Księga 2. Naszym zadaniem było walczyć z tym, którego niezliczone plugastwa wprowadziły wszystkich w rozpacz. Z tym, który szydził z nas, gdy spisywał swe milczące świadectwo uczynków przy każdej kolejnej ofierze. Cierpienie i desperacja przyćmiły zmysły, jednak wciąż podążyliśmy jego śladem. Rozwiązaliśmy tutaj problemy i na szczęście mogliśmy rozwiązać kolejne, trudniejsze zadania. Ciężkie było brzemię na naszych ramionach, dla niektórych zbyt ciężkie. I tak straciliśmy kilku z naszych braci zaraz na początku naszego polowania. Nie. Nie to, że wątpiłem w osiągnięcie sukcesu. Jednak czy pierwsze ofiary musiały nadejść tak szybko? Wysoką cenę dane było nam zapłacić. Rozpacz w sercach po poległych wojownikach, po poległych braciach. Jednak nie smuć się, inaczej ich poświęcenie stanie się daremne. Po tym, jak uszczerbił nasze siły, zbieg na północ. Zapewne będzie unikał miast, jednak bez schronienia nie będzie mógł przeżyć. Nie będzie mógł ponownie stanąć przeciwko nam. Dobrze. Kolejne miejsce. Przeniesiemy się do Silden, moi drodzy. Do Silden. Pamiętacie ten zamek, gdzie kiedyś dotarłam i były tam szkielety? Właśnie tam teraz będziemy zmierzać. Tam też była skrzynia. Nie pamiętam tylko, jak się nazywała. Czy to była zdobiona skrzynia? Nie jestem pewna, ale standardowo dziki mamy do pokonania. I przecież tutaj nie ma innych stworzeń, nie? Tylko dziki. Jak widzicie, to zadanie jest takie... No trzeba się orientować, nie? Trzeba zwracać uwagę na to, gdzie te skrzynki są i trzeba zwiedzać świat, bo... Szczerze mówiąc, te podpowiedzi gówno dają, jeżeli mam być szczera, bo w momencie, gdy mówi, że poszedł na północ, to brzmi mi trochę inaczej. To mi brzmi, jakbyśmy mówili o Nordmarze, bo już to gdzieś słyszeliśmy, prawda? Że poszedł na północ. No jest to troszeczkę takie, bym powiedziała, jak to się mówi, no, sprzeczne ze sobą. Nawet bardzo.
No ale cóż, nie można posiąść całej wiedzy tego świata, prawda? Zastanawiam się, czy dobrą ścieżkę obrałam i czemu ten badyl mnie zatrzymuje. Tędy by było dobrze przejść. Myślę, że nawet byłoby to dosyć wskazane. No, i teraz trzeba się trochę wspiąć na górę. Widać już ruiny. To dobrze. I będziemy mieli już za niedługo zadanie z głowy. Już za nami w sumie jest połowa. Ale wiecie, no nie każdy zna to zadanie, nie każdy wie jak je wykonać, gdzie są wszystkie skrzynki, dlatego postanowiłam wam pokazać drogi do nich. Nie wycinać nic, bo ja nie mam tego w zwyczaju. Tutaj są normalnie szkielety, my już je pokonaliśmy i tutaj była stara skrzynia, tak jest, dokładnie, więc raczej tutaj traficie bez problemów. Naprawiona skrzynia, czyli zdobiona to jest chyba ostatnia. A w niej mamy grupowe uśpienie. Rzucające zaklęcie wysyła sporą liczbę otaczających go istnień w objęcia Morfeusza. Klucz Guru 3 oraz Dziedzictwo Dziadunia 3. Teraz już będzie trudniej, ponieważ pojawiają się szraty. To jest najgorsza rzecz, jaka istnieje. Mamy Czarnopiórego. No poziom trudności, że tak powiem, wzrasta. No tak, 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 tak. Ja powiem, że to zadanie jest dosyć trudne, jeżeli mamy mało życia i jeżeli jesteśmy na wczesnym etapie gry. To znaczy, tutaj się opłaca, bo są fajne przedmioty, które możemy zdobyć poza skrzyniami, na przykład ciężkimi czy coś w tym stylu. No ale nie wiem, czy takie ryzyko jest tego warte. Że nie mam być szczera. No i dobra, dobijamy do końcówki. Możemy się napić eliksiru. Rycerz Okrągłego Stołu ma przy sobie amulet siły życiowej. Każdy ma ukryte moce, tak? To jest no jeden z naprawdę lepszych amuletów. Ja w ogóle aktualnie żadnego nie noszę. No i to powiem wam, że naprawdę, on by na wczesnym etapie gry się przydał, tylko że tutaj naprawdę trzeba się powysilać, nie? Zegar ma przy sobie ukojenie Inosa, ogień, który cię ogrzewa, też nam daje po 100%. Czarnopióry, rapier Fingera, symbol największego mistrza złodziejskiego fachu, wielu posunęłoby się nawet do morderstwa, by go posiąść. Fajna broń pod zręczność. Bezimienny ma przy sobie 3 sztuki złota. 3000, boże, 3 sztuki. Chciałabym. I 10 człowiek ma kuszę penetracji. Mocne uderzenie, z łatwością przebije każdy pancerz. No, fajna kusza, myślę sobie. Pośrednia, jeżeli mamy aktualnie deficyt kusz. No i co? I Dziedzictwo Dziadunia, część trzecia. Ciężkie chwile są już za nami. Sprawa pochłonęła więcej darów i wyrzeczeń. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co nastanie jutro. Jednak dziś nie musimy w pojedynkę stawiać czoła zagrożeniom. Na naszej drodze znaleźliśmy honorowych rycerzy, którzy podążyli obraną przez nas wcześniej ścieżką. Z ich pomocą mogliśmy szybciej i pewniej stawiać czoła kolejnym niebezpieczeństwom. Nie ma wątpliwości, iż bez nowych towarzyszy dziś nie bylibyśmy w stanie podążyć ścieżką. Bracie, patrz, leży tam, na ziemi, tuż przed nami. Jego trop jest świeży, a rana głęboka. Nie może być daleko stąd. Zamek nie oparł się naszym atakom, lecz nie dane nam było odnalezienie go w piwnicach. Czyżby uciekł na północ? Szuka pokoju czy śmierci? Jednak zanim wyruszy na ostatnie starcie, oddamy honory naszym braciom, poległym braciom. Pochowamy ich na tych świętych ziemiach i pozwolimy strzec tego pola bitwy. Kto wie, być może będą nas nawet chronić podczas drogi na północ. Drogi, która będzie niezmiernie ciężka. Tak, no droga na północ. Ślady krwi. Brzmi znajomo, co? Jak najbardziej. Gdzie jest Klan Ognia? Tu jest. To jest chyba jedno z najtrudniejszych miejsc do odnalezienia.
bo trzeba trochę ruszyć głową, żeby wpaść na to, że w takim miejscu, do którego teraz zmierzamy, może być skrzynia. I bardzo lubię to miejsce, bo ono jest faktycznie takie, no nie wpadnie się na nie. Jak na przykład mamy tą wysepkę, no to po prostu sobie zwiedzamy wysepki, widzimy, o, uszkodzona skrzynia, o, rozpoczynamy zadanie. Potem, jeżeli chodzi o Bragę, no też nie trudno chyba to miejsce znaleźć moim zdaniem, skoro po prostu sobie spacerujemy i widzimy jakąś dziurę, mamy dwa ogry, no to mówimy, dobra, no fajnie, może jakaś fajna skrzynka tam będzie. Jest skrzynka, która wymaga odpowiedniego klucza. Później, no zwiedzamy sobie jakąś tam właśnie Myrtanę i w sumie widzimy, o kurde, jakieś ruiny zamku, może tam jest jakiś smok czy coś w tym stylu. No i po prostu idziemy do tych ruin, znajdujemy kolejną skrzynię. Wiadomo, to wszystko trzeba robić w odpowiedniej kolejności, ale to nie zmienia faktu, że to jest takie dosyć intuicyjne. A tutaj idziemy w stronę tego miejsca, gdzie był cieniostwór, który miał kamień. No i widzicie, mamy ślady krwi, mamy grobowiec i mamy łapki. No i dobra, no i ktoś by mógł powiedzieć, okej, no i co? I tutaj, no gdzie, przepraszam, jest? W grobowcu? W cieniostworze? No nie, no tu można na górę wejść. I to jest chyba najbardziej fajna rzecz, która mi się strasznie podoba, że trzeba trochę ruszyć właśnie łepetyną. I tutaj, no myślę, że nie każdy byłby w stanie pomyśleć, że tutaj trzeba wskoczyć. Bo sobie pomyślał, kurde, włażę gdzieś za jakieś tekstury, tam widzę, że się nie da nigdzie przejść. To ja w ogóle może zawrócę. No i gówno, no skrzynia leży, kurde, w rowie, nie? Zdobiona skrzynia. Ostatnia już. A w niej nie ma klucza. Dziedzictwo dziadunia 4, aż do końca. No i impreza życia. Więcej szratów się nie dało. Ile was jest w ogóle? Zabijam na razie jednego. Daj też spokój. Drugi padł. Trzeci. No. O Boże, kochany. Dawaj, dawaj, czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. I ósmy. No seriously. No i dobra, nareszcie. Sprawdźmy więc, co mają w środku. Przyboczny generała ma topór zamieci. Zimny wicher z Nordmaru towarzyszy temu, kto dzierży ten topór. Dalej. Furt Trapper. Łuk mistrza. Stworzony przez mistrza z najbardziej wytrzymałego drewna. Boski pomocnik. Ma przy sobie boski błysk. Bezcenny skarb bogów. Miss Adam ma armię strachu, uczucie grozy i przerażenia rozprzestrzenia się w armii. Tytan, gniew Beliara. Beliar unicestwia wrogów również poprzez ciebie. Podwójny sobowtór ma teleport do. Nazwa miejsca docelowego została zatarta. Czyżby zatarto ją celowo i 5000. Zegarynka, wino. Chciałbyś ciastko do swojego wina? Ciastko. Chciałbyś trochę wina do swojego ciastka. I zleceniodawca. Długa historia. Dobra, mamy wszystko. Zjedzmy jeszcze trochę mięsa. I będziemy lecieć na spotkanie. Mamy ten teleport. Ale zanim to mamy tutaj jakieś rzeczy chyba stałe do zeżarcia. Boski błysk. To nam daje, z tego co pamiętam... W ogóle mam miksturę siły niewypitą? Co jest?
To nam daje chyba po prostu plus jeden. Tak, ale możemy się tego w sumie pozbyć, bo dlaczego by nie? Tutaj te rośliny to już nam nic stałego bodajże nie dadzą. No i dobra, i teraz te rzeczy. Długa historia, może być krótka. I dziennik. Księga czwarta. 8 było nas braci, 8 w bitwie hartowanych powinno być. 8, którzy tu walczyli, 8, co życie swe oddali. On, guru, stał przed nami, jednak żaden się nie wahał, bez wsparcia rycerzy bylibyśmy skazani tylko na siebie, co oznaczałoby nasz koniec. Dziedzictwo dziadziunia wypełni się tu i teraz, jednak moje rany są ciężkie. Piszę tę wiadomość moimi ostatkami sił, by przekonać świat, iż nasze zwycięstwo nadchodzi. Największe zło tego świata dziś toczy ostatni bój. Tylko śmierć po jednej ze stron może wyznaczyć przyszłość. Ja, boski pomocniku, nie przeżyję nadchodzącej bitwy. Zatem módl się do swego Boga i błagaj o lepszy koniec. Błagaj, byś uniknął starcia z guru. Dziaduniu, nadchodzimy. No i ten teleport już nas zaniesie bezpośrednio do guru. Więc zbliżamy się do końca tego zadania. Roba Bole. Pozostałość po Roba Bolu. One niby mają pasek życia, ale one są tak naprawdę martwe. A tam siedzi nie kto inny jak guru. I wypadałoby się na niego rzucić bez problemu. Guru, opanuj się. Do widzenia. Gdzie jest guru? Nędzne 50 punktów doświadczenia. Miał dużo roślin many. Tutaj nie da się nic zebrać. Możemy tylko rzeczy z Roba Boli sobie wziąć. Jest ognisko. Możemy sobie przy nim usiąść. Jak widzicie, jesteśmy pod wodospadami Silden. Bezpośrednio rzecz ujmując, jesteśmy tutaj konkretniej. I uprzedzając wasze pytania, tak, można tutaj wejść bez teleportacji do guru, tylko że jeżeli nie zaczniemy tego zadania, to jego tutaj po prostu nie będzie. Tutaj będzie puste ognisko, jego tutaj wtedy nie ma. No i co, upieczmy sobie resztki naszego mięsa. Mam go od cholery. Widzę, że z Roba Bola nie mogę mięsa smażyć. Szkoda. No i co, moi kochani, i to byłoby w sumie na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. Mam mięso z Roba Bola. Niezjadalne. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka bonusowego, który mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Czekajcie na następną serię, którą być może będzie Gothic 3 Zmierzch Bogów, ale zobaczymy, wtedy odwiedzimy sobie znane miejsca, zobaczymy, jak one wyglądają, ewentualnie jakaś inna seria, wyczekujcie. Trzymajcie się i cześć!